Witam Was serdecznie. Odra umiera, tak jak większość naszych wód. Tak pozwoliłem sobie zatytułować tego live'a. Dajcie znać, czy mnie słychać. Niezwykle przepraszam, że w takich okolicznościach to kręcę, że wcześniej nie ustosunkowałem się do tego tematu, o co bardzo prosicie. Natomiast uwierzcie, że jestem niezwykle, bardzo kolokwialnie mówiąc, zalatany. A żebyście wiedzieli, jak bardzo, to powiem Wam, że jeszcze do dzisiejszego dnia biegam i załatwiam w jakikolwiek sposób możliwy środki na połatanie zadłużenia związanego ze sprzątaniem brzegów Warty, które miało miejsce w kwietniu, na które to sprzątanie większość instytucji, czy podmiotów, czy użytkowników, do których się zgłaszałem, odmówiło jakiegokolwiek wsparcia, więc jedyne wsparcie, jakie było, to z Fundacji Orlen, duże wsparcie społeczne oraz firm, które możecie przeczytać na podsumowaniu sprzątania brzegów Warty i 14 innych rzek, podczas którego było zebrane ponad 130-120 ton śmieci. Taka jest sytuacja. Również nawiązując do tego, jaka jest sytuacja w naszych wodach i jak bardzo użytkownicy oraz my wszyscy chcemy zadbać o najważniejsze, czyli o fundamenty tego, żeby to żyło. Odnosząc się do rzeki Odry. Niezwykła katastrofa, pewnie jestem roztrząśnięty, pewnie jak każdy z Was, dużo emocji, dużo nerwów, widząc to, co się dzieje. Natomiast te emocje trzeba oddzielić, bo chodzi o to, żeby coś było skuteczne, żeby wyciągnąć takie wnioski, które pozwolą nam na skuteczne działanie i to jest generalnie najważniejsze. Żaden post, żaden fake post, czy jakiekolwiek uzewnętrznianie się na Facebooku nie będzie stanowiło żadnej podstawy prawnej, ani też nie zmusi nikogo do jakichkolwiek ewentualnie działań. Owszem, ta presja medialna jest istotna, bo wywołuje zainteresowanie u innych itd., itd., ale tą presję medialną trzeba oddzielić od tego, co jest najbardziej istotne, czyli w działaniu, co teraz można zrobić, żeby ratować to, co jeszcze ewentualnie zostało i przygotować się do tego, co powinno nastąpić. Kilka dni temu zadzwonił do mnie człowiek, który ma kontakt z PZW Zielona Góra. Zaproponowałem, żeby koniecznie, skoro rzeka Odra jest zatruta na tak dużym odcinku, w którym się opiekują różne koła i różne okręgi, postanowić, mimo tam różnych, powiedzmy sobie, nie do końca płynnej współpracy między tymi okręgami, wziąć się za rękę, zjednoczyć się i wszystkie koła, jak ktoś się śmieje, to niech da informację, dlaczego się śmieje. To jest też bardzo istotne. Odpowiem może na pytanie, natomiast kontynuując. Najbardziej istotnym jest to, żeby teraz wszystkie koła wędkarskie zajmujące się, opiekujące się pewnymi odcinkami rzek ustanowiły każde osobno, żeby był oskarżycielem posiłkowym. Uważam, że to ma duże znaczenie. Sądzę, że okręg główny PZW także powinien wystąpić w tej sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Wiem, że to już się jakby zadziewa i to jest bardzo, bardzo pozytywna informacja, żeby gro użytkowników, którzy teraz sprzątają i utylizują te ryby, oczywiście spisywali, co też uważamy się dzieje, bo ludzie, którzy się tym zajmują, wiedzą, co robią. Oddzielili ryby, które są nieobjęte ochroną ścisłą od ryb, które są taką ochroną ścisłą objęte z Księgi Głównej zagrożonych gatunków wyginięciem.
i złożyli zawiadomienie do prokuratury, powiadomili WIOŚ oraz RDOŚ, który ewentualnie by się zajął tymi rybami, które są objęte ochroną ścisłą. RDOŚ jest regionalną dyrekcją ochrony środowiska i ma pewnie większe możliwości i kompetencje co do WIOŚ-u. Tam też kary za takie przewinienia są o wiele wyższe. Czy skuteczniej działa prawo, no to nie wiem, to zobaczymy. Prawo działa tak, jak działa, a kary, najwyższy wymiar kary, który jest za takie przewinienie stosowany, nie pokryje, już dziś możemy to stwierdzić, nawet 10% szkód, które zostały wyrządzone przez tą katastrofę. Czyli można by wywnioskować, że w Polsce opłaca się truć. Mamy przykłady wysypisk i tutaj się zatrzymam na moment, bo jest to dobre porównanie ze względu na to, że stał się precedens w tym roku, gdzie dane wysypisko śmieci, które notorycznie u siebie miało podpalenia, otrzymujące również notorycznie kary rzędu kilkuset tysięcy złotych, otrzymały w tym roku wyjątkową karę wartości około miliona i jest to chyba najwyższa z zastosowanych tego typu kar. Powtarzam, nie jest to kara, która powinna być zastosowana w tym konkretnym przypadku, no ale takie mamy widełki prawa. Powinno to prawo, uważam, być dawno, dawno zmienione i zaktualizowane, co też należy do strony, nazwijmy to szumnie, polityków. Czyli jeżeli mielibyśmy wyciągnąć wnioski i cokolwiek działać w tej chwili, to po pierwsze zmiana tego prawa, po drugie oskarżyciele poszczególnych kół powinni wystosować osobne oskarżenie lub też sformułować to jako oskarżenie zbiorowe, skrupulatnie liczyć ryby, rozdzielić je na gatunki chronione i niechronione. Jeżeli ktokolwiek z Was społecznie byłby nad rzeką Odrą i również pomagał w zebraniu tych ryb, zróbcie, to jest mozolna praca niestety, ale to są dowody, niezbite dowody. Można masę ryb zważyć, ale chociaż oddzielić ryby, które są z czerwonej księgi ryb zagrożonych. Większość wędkarzy, mam nadzieję, że zna te gatunki, więc fotografia, zmierzenie, ilość, miejsce, najlepiej określone GPS-em, zbierajcie, słuchajcie te materiały, wysyłajcie do swoich kół, te koła będą wiedziały, co zrobić z takim materiałem. Chcecie się podzielić ze mną tymi informacjami? Bardzo proszę, będę się starał najbardziej, jak mogę, wykorzystać. Fajnie, że jest takie poruszenie, że jest dużo telefonów, że jest dużo jakby tych informacji na Facebooku i tak dalej, ale powtarzam, najbardziej jest skuteczne działanie. Powiem Wam jeden przykład. Zgłaszałem się do osób zaraz po tym, jak zobaczyłem informacje, filmy związane z odławianiem ryb w Oławie, w Zielonej Górze. Potem już z tytułu tego, że mam naprawdę bardzo zaangażowany czas, już nie mogłem pisać tak jak teraz w ciągu trasy, ale te osoby, do których się zgłaszałem, mimo tego, że poinformowały na swoich stronach facebookowych, że zostały powiadomione służby, jak pytałem się, jakie służby, żeby wystosować do nich odpowiednie pismo, wykorzystując Fundację Ratuj Ryby jako podmiot prawny, co ma też bardzo istotne znaczenie, ponieważ jeżeli bym wykorzystał ten podmiot Fundacji Ratuj Ryby jako podmiot prawny, to Fundacji Ratuj Ryby zostaną przekazane wszystkie informacje dotyczące procesu oraz dokumentów czy wniosków czy informacji między stronami. Wtedy mamy pełen zakres informacji, których nierzadko nawet redaktorzy różnych gazet nie otrzymają po prostu. Trzeba być tym, nazwę to, oskarżycielem, który będzie w sprawie podmiotem prawnym, wtedy zostaną takie informacje udzielone. Jeżeli ja piszę z prośbą do tej osoby, żeby udzielił takiej informacji, żeby pomierzył te ryby, przesłał, kto został powiadomiony z tych służb, nie uzyskuje takiej informacji, to śmiem twierdzić, że jest to tylko post
żeby... No, dobrze, że znamy i mamy tą informację, co się dzieje. Natomiast kupę najważniejszego jest na boku, bo najbardziej istotnym jest zasięg na Facebooku. To jest najgorszy scenariusz, co może być. Nikt prawnie nie będzie wykorzystywał jakiegokolwiek zasięgu na Facebooku. To jest smutne akurat, bo dziwię się, dlaczego, skoro ktoś powiadomił te służby, nie udziela takiej informacji. No ale na tyle to jest w tej chwili poważna katastrofa i na tyle jest zaangażowanych w tej chwili kół, że te koła uważam, że zrobią w tym zakresie odpowiednie kroki i zostanie skierowane zawiadomienie do prokuratury oraz do innych służb, do WIOŚ-u i do DOŚ-u. Oczywiście, że mnie dziwi stanowisko WIOŚ-u, które jest Zielone Góry, które widziałem, że na dzień dzisiejszy nie wykryto jakiejkolwiek substancji i nie zostaje ta substancja powiadomiona do opinii publicznej. No, przypomina mi się troszkę działanie z Poznania, kiedy 150 km rzeki umarło ze wszystkimi organizmami, a wyniki próbek nie zidentyfikowały nic. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że to jest transfutryna. Do dzisiejszego dnia oczywiście sprawca nie został w odpowiedni sposób ukarany, a nawet jeżeli będzie ukarany, no to zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie to taki zakres kary, który miałby pozwolić nawet na rekompensatę chociaż 10% szkód wyrządzonych dla środowiska naturalnego, tudzież rzeki Warty. To mi się wydaje, że są najbardziej istotne informacje. Natomiast chciałbym się też podzielić z Wami czymś moim zdaniem istotniejszym, bo tą tragedię można obrócić na coś pozytywnego. Różne mamy tragedie w życiu, różne mamy sytuacje. Ostatni czas pokazał nam ich mnóstwo. Najważniejsze, żeby z tego wyciągnąć wnioski, przygotować się na to, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, no i zadbać o te fundamenty. Jaką mamy natomiast dzisiaj sytuację? No mamy... Przepraszam. No mamy taką sytuację, że ponad 90% rzek jest poza kategorią jakiegokolwiek stanu jakościowego. I czy ktoś się tym zajmuje? Nie. Czy ktoś się zajmuje siedliskami ryb i tym, żeby ich było więcej? Oczywiście przeproszę tutaj jakiekolwiek koła, które to czynią, bo widzimy, że są takie koła, które budują gniazda, które czasami, bo tego akurat nie widziałem, ale zajmują się linią brzegową, usuwają połowę pomostów, które zabierają tarliska, zabierają miejsce bytowania, welęgu itd., itd. To też przeszkadza i rujnuje całe życie w środowisku wodnym. Takich jezior jest mnóstwo. Czy wody polskie, które mają w tej chwili w zarządzaniu, którego jak też informują, nie chcą zarządzać, co jest, no nie wiem, być może źle ktoś sformułował zdanie, ale nie ma możliwości zadbać o środowisko naturalne, nie zarządzając tym środowiskiem naturalnym. Nie ma możliwości, żeby jezioro dobrze funkcjonowało, żebyśmy tutaj co do zasady byli zgodni, jeżeli nie będzie zarządzania na tym jeziorze, po prostu. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie potrzebuje zarządzania, nie potrzebuje środków na zarządzanie, a chciałby udostępnić te wody wędkarzom za jedną opłatą, no to znaczy, że to jest, że celem jest raczej ta opłata, a nie to, żeby tam funkcjonowało życie. Czy też, znając przecież sytuację naszych jezior, nie tylko funkcjonowało jeszcze życie, ale zrobienie wszystkiego, co spowodowałoby, że tego życia będzie zdecydowanie więcej. A to już nie jest takie proste, bo w jeziorach rośnie za sobą to niesamowite koszty. Są różne rozwiązania, żeby uratować jezioro, chemiczne, biologiczne. Są rozwiązania, które nasadzają rośliny w dnie, żeby zlikwidować na przykład, żeby więcej było tych roślin.
są różnego rodzaju gospodarki tlenowe zastosowane, mnóstwo tego jest. To jest bardzo kosztowne, trwają jeszcze badania nad skutecznością rozmaitych metod. Oczywiście ma to wielkie znaczenie w zależności od tego, w jakim stanie konkretny zbiornik się znajduje i czego on potrzebuje. Czy to się dzieje? Nie, to się nie dzieje. Czy ktoś bada wodę na co dzień, znając swój inwentarz całościowy? Nie. Ja przynajmniej takich wyników nie widzę w internecie i na stronach użytkowników. I na tej podstawie dopiero można jakikolwiek zakres działań zaplanować, przeznaczyć na to jakiekolwiek środki, biorąc pod uwagę 5- czy 10-letnią strategię naprawy sytuacji, która wynika, nazwijmy to, z cywilizacji, czy sytuacji cywilizacyjnej, rozwoju naszego wielkiego, w jakim się znajdujemy. I to jest akurat sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy. Super, żeby ta niesamowita tragedia doprowadziła do tego, że jednak nie tylko wędkarze, po prostu ludzie, społeczeństwo, które jest zależne od tego, co się dzieje w środowisku naturalnym, jak ono jest zdrowe, bo wtedy tak samo my będziemy zdrowi, przekuć i przeć na to, żeby w kołach zapytać, czy są takie badania prowadzone, poprosić koła, żeby jednak zaprogramowano stałe, cykliczne badania z informacją publiczną i z ewentualnym programem, co na podstawie badań, jakie wnioski wyciągnęliśmy i jakie działania chcemy przeprowadzić, czy to będzie dane koło, czy to będzie użytkownik, czy to będzie niektóre zbiorniki komercyjne, które stawiają jednak na wiedzę i na ichtiologię, czasami to czynią, mają to w swoim takim trochę know-how, takiej swojej strategii, czasami się z tym dzielą, czasami to zatrzymują na siebie, dla siebie, ale mają takie informacje. Natomiast czy my, Wody są Skarbu Państwa, na który to Skarb Państwa łożymy środki, mamy takie informacje? No nie, nie mamy. Czy w ogóle jako zainteresowani wędkarze, osoby, które przebywają na łonie przyrody, uczestniczymy w akcjach? Poczekajcie, bo ja tu manewruję jeszcze przy okazji. Czy my chcemy uczestniczyć w fundamentalnych akcjach i działaniach, które mają przynieść skutek w postaci lepszej jakości wody, zorganizowania siedlisk tym rybom i czystości tych wód, czy zarybień? Śmiem twierdzić, że procent niezadowolenia związany z tym, jaka jest sytuacja na wodach, i procent niezadowolenia związany z katastrofą, jaka dzisiaj ma miejsce na rzece Odrze, w stosunku do odsetku osób, które są zainteresowane jakimś podjęciem działań i uczestnictwem na przykład w nich, lub też wsparciem. Niech to będzie przysłowiowa złotówka, ale złotówka do złotówki daje środki na to, żeby faktycznie zacząć się tym interesować i zacząć działać. Czy tak jest? Śmieć twierdzić, że nie. I to jest przykre. Program rewitalizacji rzeki Warty po wielkim zatruciu o nazwie Jest tego Warta trwa 8 lat. Jest to jedyny program w tej chwili realizowany w Polsce w takim zakresie czasowym po dużej katastrofie ekologicznej, która miała miejsce. Jakbyście zobaczyli, ilu wędkarzy jest zainteresowanych, którzy no najbardziej właśnie są zainteresowani pogłowiem ryb i tak dalej, przychodzi na taką akcję lub też ją wspiera, to niestety, trzeba to przyznać, otrzymacie odpowiedź na to, że to jest około 5, być może maksymalnie, co się zwiększa, co jest fajne, bo coraz więcej kół uczestniczy w tej akcji. Zaczęło się tak bardzo poważnie od całego okręgu konińskiego, ze wszystkimi kołami, które są odpowiedzialne nad tymi brzegami,
ale tutaj w okolicy Poznania są też koła, które uczestniczą i tak dalej, no to powiedzmy sobie, że to jest około 10%. Co my zbieramy na tych brzegach Warty? No, pewno, że się wale w pierś i to jest niewdzięczna informacja, ale w 80 czy 90% śmieci po wędkarzach. To, co zaoferowaliśmy w ten sposób tym rybom, bez jakiegokolwiek zarządzania związanego z warunkami środowiskowymi, w jakich żyją, no to teraz pokłosie tego jakby zbieramy. I nie chcę tutaj narzekać dla samego narzekania, nie chcę wskazywać na nikogo palcem i tak dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi. Nikt tego bierze, nie bierze oczywiście do siebie, ale niezrozumiałym jest dla mnie fakt, o który cały czas jakby nazwę to walczę, czy też próbuję propagować, czy też próbuję zachęcać do tego typu działań. Niezrozumiałym jest dla mnie fakt, że do czego to porównać? Że większość z nas tak naprawdę ludzi chce brać z tej przyrody, natomiast nic do niej nie dokładając, tak w skrócie wielkim. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Nie będzie nigdy dobrze, kiedy nie będziemy zwracali uwagę na wodę, na śmieci, na chemię z tej wody, na siedliska, na tworzenie jakichkolwiek już wszyscy użytkownicy. Nie wiem, tak szumnie bym się chciało powiedzieć, cały program polski ochrony tych wód, użytkownicy, wody polskie, Polski Związek Wędkarski, jakiekolwiek zrzeszenia, a także my sami, pojedynczo, indywidualnie, nie będziemy napierać lub też propagować jakiekolwiek działania, które przynoszą wzrost zniszczonych fundamentów, w jakiej to sytuacji jest większość naszych wód. Ja mam nadzieję, potężną nadzieję, że zostanie to przekute na ten cel, na te działanie i uważam, że to jest najważniejsze. Tyle możemy zrobić. Przepraszam jeszcze raz. I że nie zapomnimy o tym za tydzień. Mam wielką nadzieję, że koła się zrzeszą, że nie będzie takiej sytuacji. Od jednego z redaktorów wiem, to jest niepotwierdzona informacja, nie mogę się nigdzie do tego dostać. Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań nie chce udzielać informacji na ten temat, ale prawdopodobnie oskarżenie zostało wycofane, jeżeli chodzi o zatrucie rzeki Warty. Więc mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że jest tyle rozwścieczonych kół, widząc tą tragedię naocznie, co wzbudza tą złość i wzbudza zainteresowanie. Ja mam nadzieję, że taką samą złość i zainteresowanie zostanie przekuta na działanie. I mam wielką nadzieję, że zainteresuje się tym Unia Europejska i nałoży kary. Nie do końca wiem oczywiście o szczegółach funkcjonowania tego typu zakresów prawnych. Pewnie Polsce zostaną nałożone kary, ale państwo nasze powinno zrobić wszystko, żeby tego konkretnego sprawcę zidentyfikować i zwrotnie przerzucić na niego obciążenia Unii Europejskiej czy też Niemiec, żeby to nie szło z naszych podatków, tylko po prostu dotknęło sprawcę i pokazało, co niestety nie pokazało zatrucie rzeki Warty, że nie należy tak robić po prostu. Że to jest ostatnie zatrucie tak potężne w naszych polskich wodach, które po której to karze wybije każdemu z głowy interes między kosztami utylizacji sięgającymi kilku milionów substancji czy też środków toksycznych, a bagatelną karą w postaci najwyższego na przykład miliona, czy wobec tego obliczenia sobie
tak naprawdę różnicy i podjęcia decyzji, że to by miał być nasz zysk. Jestem oburzony. Tak samo jak wy wszyscy. Jeżeli słyszą mnie dyrektorzy czy też kierownicy kół, zgłaszam się osobiście do jakiejkolwiek pomocy w związku z całą sytuacją nad rzeką Warty. Jakikolwiek pomysł przyjdzie wam do głowy, proszę pisać. Nie zostanę w tej chwili oskarżycielem posiłkowym, ponieważ mnie na to nie stać. Próbowałem to zrobić w przypadku zatrucia rzeki Warty. Poprosiłem o środki na adwokata. To nie są małe środki, to jest poważna sprawa. To są bardzo poważne, duże pieniądze, gdzie osoba podejrzana będzie robiła naprawdę wszystko, a ja nie będę wymieniał, jakie mnie przykrości spotkały po tym, jak się chciałem zainteresować i zainteresowałem się nie szukaniem sprawcy, ale działaniami dla tej rzeki, bo włos się wam na głowie zjeży. Większość to była działań przeciwko mnie, mojej osobie, czy też fundacji kryminogennych, że tak się wyrażę. Więc nie będę o nich tutaj opowiadał. Ludzie z bliska wiedzą, co się działo. Nie przez dzień, nie przez tydzień, tylko przez 3 miesiące. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja będzie bezprecedensowa. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby ustanowić aktualizację prawa i po prostu na tej podstawie wykorzystać tą sytuację do pokazania i powiedzenia stop jakimkolwiek trucicielom, czy też powietrza, czy też lasów, czy też wód w naszym kraju. Jak opadną emocje i opadnie ta cała sytuacja związana, mam nadzieję, że się bardzo skutecznie i sprawiedliwie potoczy, z pełną odpowiedzialnością osoby, czy też zakładu, która to zrobiła, to mam wielką prośbę do was wszystkich, żebyśmy się zastanowili naprawdę nad tymi fundamentami. Fundamentami. My wczoraj byliśmy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Jeziorach Konińskich i badaliśmy jeziora, które są badane od 1960 któregoś roku. W 1970 już pełną parą poszły cykliczne badania wielu jezior i zbiorników z uwagi na konsekwencje, jakie w życiu danego zbiornika niesie za sobą podwyższona temperatura wody. Nie da się opisać w dwóch słowach potężnych ksiąg czy wniosków dotyczących w Polsce najdłużej przeprowadzonych badaniach tego typu, gdzie bardziej zapaleńcy, którzy od lat jeżdżą tam jeszcze, nawet na emeryturach, bo pamiętają te zbiorniki z lat 70., a nie ma środków na te badania, więc robi się tak to trochę, no jak cała edukacja i szkoła, czy nauczanie, czy też finansowanie instytucji takich jak Instytut Rybactwa Śródlądowego czy innych w Polsce. I wiecie co? Mnóstwo wniosków mogę tu powiedzieć, ale skupię się na jednym. Resztę przedstawię na filmie, na kanale YouTube. Natomiast badamy jezioro, które ma 30 metrów, a tlen się kończy na 4. Ponad 20 metrów jest strefy totalnie beztlenowej. Na 5 metrach już jest jego zero. Zero. I do samej głębokości. Podałem te informacje, widzę, że tam osoby dyskutują, że jakieś bzdury w ogóle i tak dalej. No więc jeżeli tak traktujemy naukę, jeżeli tak podchodzimy do takich najważniejszych informacji, badanych od kilkudziesięciu lat, no to sami musimy sobie odpowiedzieć, jak bardzo chcemy, żeby w naszych zbiornikach pływały ryby. Drugi przykład. Odrodzenie jednego z najważniejszych organizmów z gigaflory dzisiaj na świecie.
ostatniego Mohikanina, który jest starszy od dinozaurów, 200 milionów lat temu żył i żyje do dnia dzisiejszego w naszych wodach. Każdy wędkarz, każdy, kto kocha ryby, kto jest nad wodą, dosłownie tego jesiotra powinien nosić na klacie i na sercu jako przykład czegoś niezwykłego, który został totalnie zdewastowany po czasach wojennych, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. No i co się dzieje? No jest zbiórka, która trwa 1,5 roku na to, żeby odrodzić ten gatunek tutaj w Polsce. W tej Polsce, która odniosła największe sukcesy na świecie w restytucji jesiotra ostronosego w całej Europie. Jako pierwsi jedyni rozmnożyli, doprowadzili do dojrzałości płciowej ryby z... ryby, które się wylęgły z ikry sprowadzonej z Kanady przez kilkanaście lat, około 15-16 lat, do dnia dzisiejszego. 6 razy dziennie naukowcy karmili te ryby przez kilkanaście lat, doprowadzając do skutecznego tarła, na podstawie którego, z efektem którego zarbione były rzeki, żeby odrodzić ten konkretny wyginiony gatunek w Polsce typu Wisła, Odra, Warta, na której to zostało wcześniej, drwęca, ale na Warcie o tyle mogliśmy jeszcze przeprowadzić program naukowy, czipując te ryby i odprowadzając je przez całą Wartę w kierunku morza. Dlaczego o tym mówię? Ktoś powie, że się tam żale i tak dalej. No być może się żale, po prostu nie rozumiem sytuacji. Kiedy rozmawiamy o najstarszej rybie, kiedy rozmawiamy o tym, żeby tą rybę ponownie tu mieć, żeby zrobić wszystko po prostu, żeby ratować ten gatunek, i przez 2 lata nie udaje się uzbierać na 10 nadajników i na cały program naukowy, nie tylko od strony tej, nazwy to, państwowej, która no tak traktuje ekologię, jak traktuje. Mi w tym roku od strony, nazwy to, urzędowej, odmówiono 40 wniosków o realizację zajęć edukacyjnych i kontynuację programu rewitalizacji rzeki Warty. Ponad 40 mikrowydarzeń, które były cyklicznie robione. Tych wydarzeń było ponad 400 w ciągu ostatnich 8 lat. Dalej trwa program rewitalizacji ochrony rzeki Warty po potężnym zatruciu. I sami sobie zadajcie pytanie, albo możecie też zobaczyć, kto chce z nas wszystkich, żeby ta Warta faktycznie przynosiła więcej ryb, była czystszą rzeką, albo żeby taki jesiotr pływał w rzece, popłynął do morza, wrócił do naszych rzek. Jesiotr jest rybą parasolową, to znaczy, że jest to gatunek, dzięki ochronie któremu chronimy bardzo szereg poniższych gatunków typu brzana, typu certa, typu wszystkie ryby wędrowne, typu siedliska ryb tożsame z siedliskami jesiotra, które to wykorzystują konkretnie te miejsca tarłowe do swojego tarła. Także to są ogniwa łańcucha, który przy jednej ochronie automatycznie scyduje ochronę na pozostałych gatunkach, daje obraz, ale też daje obraz naszego zaangażowania, żeby było lepiej. Także wielki apel, żebyśmy zastanowili się, ile dajemy, ile chcemy chronić, ile naciskamy, a ile reagujemy na aferę dla samej afery. A po... ja tych apeli tysiące publikowałem i przedstawiłem i się zgłaszałem. Więc może jestem złym respondentem, bo może gdzieś indziej jest lepiej. Natomiast niestety śmiem twierdzić, po tych apelach, no i po tym na przykład, co się stało podczas sprzątania brzegu Warty w tym roku, i dzięki temu
co się stało? Mam informację, że przygrzany mam telefon, mam nadzieję, że to dalej będzie leciało. I po tym, co się stało z Jesiotrem, no śmiem tak po prostu twierdzić, bo naocznie widzę reakcję i parcie i chęć albo uczestnictwa, albo wsparcia tego typu projektów. Myślę sobie, że jak coraz więcej z nas wspierałoby takie projekty i w nich uczestniczyło, każdy użytkownik wody robiłby dokładnie to samo, bo po prostu widziałby, że my jako społeczność, czy wędkarstwa, czy ekologiczna, czy przyrodnicza, czy wszystkie osoby, które wiedzą, że nie da nam się funkcjonować bez zdrowego funkcjonowania tego, co na zewnątrz, chcieli. Przeczytam wasze komentarze. Tak, masakra, myślę sobie, że to jest jedno z największych zatruć dotychczasowych. No ale też zobaczcie, zatruta była rzeka Wisła. Potężna afera. Czy jest tam jakiś program rewitalizacji rzeki Wisły? Czy ktoś dorybił straty związane z zatruciem Czajki? Czy są markery położone na kolektorach Warszawy? A czy są markery położone na kolektorach w rzece Warcie? Czy też na jakichkolwiek innych rzekach, które natychmiast dadzą sygnał odpowiednim służbom, że została jakaś norma przekroczona? Nie. Nie. Nic się nie dzieje właśnie w tym zakresie. Czy były koła, które wniosły oskarżenie w związku z zatruciem rzeki Wisły? Ja nie wiem. No więc trochę to jest zabawa w to, że przejmujemy się faktycznie tym, jaka jest sytuacja na naszych rzekach. I niestety po 8 latach ciężkiej, niezwykle ciężkiej pracy związanej głównie z pozyskaniem środków na 100 działań rocznie, które są wykonywane dla środowiska wodnego, dla wędkarzy, dla ryb. Taką opinię jestem na dzień dzisiejszy w stanie powiedzieć. Nie jest to stracona rzecz. Mam nadzieję, że to będzie precedens, powtarzam. Mam nadzieję, że nie tylko cała Polska będzie zaangażowana, ale nie właśnie w takie tam tematy afery dla afery, ale skutecznie, prawnie i z odpowiedzialnością karną. I mam nadzieję, że ta Unia też zareaguje. Zobaczę, być może mogę się posłużyć tutaj znajomymi, którzy dotrą do informacji, co się dzieje faktycznie po niemieckiej stronie, która, uwaga, zobaczcie, co się dzieje. To Niemcy chcą zainwestować u nas w rzekę Wartę, żeby posadzić receivery automatyczne dla wędrówek ryb. Niemcy, bo my jesteśmy bezradni. Ja jestem bezradny. Człowiek prywatny przyniósł mi 10 tysięcy złotych na zakup nadajników dla międzynarodowego programu naukowego. Nie polskiego, międzynarodowego. Bo my nie chcieliśmy się na to złożyć. Pewnie, że, nie, że to nie powinno być tak, że ludzie mają się na to złożyć. To powinno państwo zagwarantować, czy instytutowi, czy takim podmiotom, które chcą jakikolwiek, cokolwiek zrobić dla przyrody, środki na to, żeby chronić środowisko. Tymczasem rzeka Warta, 8 razy sprzątana, plus kilkadziesiąt innych rzek, nie dostały ani jednego finansowania z miast, które zostały sprzątane poza odbiorem śmieci. Ja nie mam możliwości pozyskania takich pieniędzy, żeby wyłożyć to po prostu ze swoich, a po dzisiejszym roku jestem zadłużony na kilkadziesiąt tysięcy po to, przez to, że postanowiłem kontynuować i sprzątać rzekę Wartę i dzięki zgłaszanym się coraz większej ilości osób. W tym roku około 3 tysięcy brało osób, co roku ich przybywa, to oni mnie też mega mobilizują do tego, żeby działać. Jestem pod wielkim wrażeniem, że co roku chcę ich więcej uczestniczyć,
uczestniczyć i się zgłaszać. Wydarzenie wisi, można dołączać, zaklikać, że wezmę udział, zorganizować nie tylko na rzece Warcie, ale także na jakikolwiek zbiorniku wodnym, czy to będzie rzeka, czy jezioro, takie sprzątanie, pokazać skalę Polski, ile leży śmieci nad naszymi wodami. Obliczyłem to, 125 tysięcy ton na rzekach powyżej 50 km leży co roku wyrzucanych głównie przez osoby, które korzystają z rzek. Turystów, kempingowców, wędkarzy, tudzież utylizacji jakichś tam wywrotki opon z wulkanizacji. Tak, nóż się w kieszeni otwiera. Nie wiem, czy tak szybko mogą zmienić prawo, Przemek, ale uważam, że powinna być sytuacja bezprecedensowa. Cześć, Marcin. Cześć, Paweł. Dokładnie tak, jak mówisz. Oby nie było tak, że kurz opadnie i tak dalej. No mam nadzieję, że zdruzgotanie kół i ta złość obróci się w skuteczne działanie, że zarząd główny też podejmie stosowne kroki w tej sprawie, że Wody Polskie podejmą stosowne kroki w tej sprawie i że Unia Europejska też stosowne kroki podejmie w tej sprawie. Jeżeli ja będę chciał być oskarżycielem posiłkowym, nie wiem, ja się nad tym zastanawiam. To są poważne rzeczy, które w Polsce niestety są w różny sposób odbierane, ale przede wszystkim trzeba mieć potężne środki na to, żeby takie skuteczne, powtarzam, to nie ma być adwokat za 2000, który jakby poprowadzi sprawę, żeby sobie tam za parę pism 2000 zarobić. To ma być osoba, która będzie grzebała, która będzie chodziła, która będzie pozyskiwała dane, która będzie zbierała badania, która takie badania niezależnie ewentualnie przeprowadzi. Możecie kilku osób z Was, które tam są, zamrozić rybę i zobaczymy, czy będziemy mogli je dawać do badań niezależnych. Tu w Poznaniu mieliśmy zablokowane takie badania, więc słuchajcie, nie chcę mówić o zakulisach takich rzeczy. Mam duże doświadczenie. Niestety to jest doświadczenie, które kieruje człowieka w niemoc. Mam nadzieję, że ta niemoc nie będzie tutaj zastosowana. Ale mówię, no, nawet jak Odra cała umrze, to to, co my zrobimy po tej katastrofie, to albo będziemy się cieszyć z naszych sukcesów, albo po prostu przekreślamy i nic nie będziemy chcieli z tym zrobić. Każdy z nas, naprawdę, każdy z nas, zwracajmy uwagę na brzegu sobie samym, zwracajmy uwagę na tych, co wyrzucają pety za łódkę do wody, którzy zostawiają pety na brzegu i tak dalej, którzy śmiecą, którzy nie prą w to, żeby były takie badania przeprowadzane i tak dalej. No i zainteresujmy się naprawdę tymi mikroorganizmami. Film o wrotkach, które są wyznacznikiem tego, co się dzieje w całym jeziorze, był tam obejrzany, nie wiem, 300 osób chyba, czy coś. Kogo interesują wrotki? Czy wioślarki? Bo to akurat w wioślarkach było. Kogo interesują wioślarki? Kogo interesuje tlen w wodzie? Kogo interesuje przewodnictwo w tej wodzie? Łeb tam, ryby, ryby! No bez tego nie ma ryb. Naprawdę, zainteresujmy się, jak to funkcjonuje, a na pewno będą skuteczniejsze działania, jakiekolwiek formy apeli, które mam wielką nadzieję, że przełożą się na to, że będziemy chcieli działali, żeby były lepsze wody, bo zaraz będą umierały jeziora, zaraz będą umierały stawy, a rzeki to generalnie no ponad 90% są poza kategorią. Już nie będziemy mówili o ich przegradzaniu, które jest oczywiście jedną z najbardziej istotnych, żeby to życie powróciło do Wisły czy do całej zlewni Wisły. Nie wiem, Paweł, nie umiem odpowiedzieć za polskie, za Wody Polskie i za zarząd główny. Wiem, że mają się zebrać wszystkie te koła i mają podjąć skuteczne działanie, na pewno prawne,
i na pewno takie mobilizacyjno jakby działaniowe. I to jest bardzo dobra informacja i mam nadzieję, że w to będzie parcie i że tutaj wiele głów będzie chciało tego samego. Tu mam nadzieję. Co do kolejnych działań, ewentualnych zarybień i tak dalej, skontaktuję się z poszczególnymi okręgami, które będą chciały współpracować w tym zakresie. Tutaj Poznań odmówił takich działań, jest sondaż do wpuszczenia, jest odmowa, jest jesion do wpuszczenia, nie ma zainteresowania, więc mi tu jest trudno, natomiast jeżeli na Odrze jakiekolwiek okręgi czy koła będą chciały wykorzystać czy podmiot fundację, czy wasze zaangażowanie, czy wasze jakiekolwiek zbiórki na konkretny jakby cel, czy zarobieniowy, czy będzie na pewno dużo potrzeb, to nie jest w tej chwili czas, żeby jakby o tym mówić. Ja też muszę wyznaczyć sobie początkowo kilka miesięcy, potem kilka lat czasu na to, żeby się tym zająć. To nie jest wcale łatwe, ja działam sam, nie mam sztabu osób, nie mam sztabu prawników, za wszystko płacę ze swojej kieszeni, więc albo zdatków patronajtów, dzięki którym mogłem wyjechać wczoraj na przykład na badania, a od 2 lat, gdzie poprosili mi ludzie, żebym na tego patronajta wszedł, nie mogę uzbierać na pojedyncze sprzątanie brzegów Warty. Taką mamy sytuację. I to jest, niech to odbierajcie sobie jak chcecie, może to być żal. Nie, to jest sytuacja, która pokazuje, jak bardzo chcemy dbać o nasze wody. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, wykorzystajcie swoją złość na działanie i na konstruktywne cele. Pozdrawiam.